Daj razem mówimy. Dobra, ale mówimy hej czy cześć? Czy hejka? Hejka. Dzień dobry. Hejka. Dobrze. Hejka! Witam was na naszym kanale i przygotowałyśmy dla was coś nowego. Jak widzicie po scenerii jest już świątecznie, mamy grudzień, za chwilę będą święta. Więc mamy dla was propozycję 8 filmów świątecznych, które mamy nadzieję, że się wam spodobają. Głównie są one, nie, wszystkie są dostępne na Netflixie, więc raczej będzie łatwo wam je tym razem znaleźć. Więc teraz zapraszamy do oglądania. Zamiana z księżniczką. Stacy prowadzi małą cukiernię w Chicago razem z swoim przyjacielem Kevinem oraz jego córką z poprzedniego małżeństwa Oliwią. Kevin na tydzień przed świętami zgłosił cukiernię do takiego prestiżowego konkursu w księstwie Belgravii, do którego udało im się dostać. I razem całą trójką lecą do tego śnieżnego kraju. Nagle Stacy wpada na swoją sobowtórkę, Lady Margaret, która wpadła na dość szalony pomysł, aby się zamienić na 2 dni, dlatego że ma niedługo wyjść za mąż za księcia. Chciałaby zobaczyć, jak wygląda życie takiej zwykłej dziewczyny. Stacy bez wahania zgadza się, dlatego że chciałaby poczuć się przez chwilę jak księżniczka. Kto by w sumie nie chciał. Świąteczny spadek. Jest to film o bardzo rozkapryszonej, rozrywkowej i towarzyskiej dziewczynie, która ma odziedziczyć firmę ojca, ale na razie nie jest na pewno na to przygotowana, ponieważ nigdy tak naprawdę nie skalała się żadną pracą i jej ojciec po prostu boi się tą firmę oddać jej. I teraz wysyła ją na święta do takiego ich rodzinnego miasta, które jest właśnie taką, można powiedzieć, bardziej wioską. I tam ona przeżywa tak naprawdę dopiero, co to jest prawdziwe życie. Jest to dosyć coś dla niej nowego, poznaje tam prawdziwe wartości i uczy się tak naprawdę życia od nowa. Film bardzo przyjemny, więc sądzę, że wielu z was się spodoba. Świąteczny kalendarz. Film opowiada historię Abby, która jest fotografką, której nie do końca wiedzie się w życiu. Przychodzi okres świąt i od swojego dziadka dostaje chyba najbardziej nieużyteczny prezent, jaki istnieje, czyli stary, drewniany domek, który jest kalendarzem adwentowym. Przyjmuje go, chociaż nie do końca jej się ten prezent podoba. Jak się później okazuje, ten prezent ma magiczną moc i za każdym razem, jak otwiera się dane okienko, pojawia się figurka, która przepowiada przyszłość. Dodatkowo w całym filmie jest przeplotana historia miłosna, jak to w takich filmach bywa. Święta z widokiem. Jest to film o dziewczynie, której w pewnym momencie coś się w życiu nie udało, ponieważ musiała porzucić swoje marzenie, a tak naprawdę marzenie, które już jakby spełniło się, o posiadaniu własnej restauracji, i po prostu została kelnerką, prowadzącą sali, ale nagle się okazuje, że w sali, w której ona pracuje, będzie pracował jako główny szef kuchni, bardzo znany kucharz. Między nimi na początku niby nic nie ma, ale potem można się domyślić, że nawiązuje się jakaś tam relacja. Film to taka typowa w sumie komedia romantyczna, ale właśnie z akcentem świąt, więc dla każdego coś miłego. To właśnie miłość. Film, który odpowiada naszym polskim listom do M. Film opowiada historię różnych osób, które tak w zasadzie nie mają ze sobą nic wspólnego, ale ich historie się przeplatają. Film pokazuje różne rodzaje miłości do drugiej osoby, do brata, do pasierba, czy troszkę zwariowanej, ale nie do końca sprawiedliwej. Świąteczny książę. Jest to film o dziennikarce, która zostaje wysłana do państwa Aldowia, aby przeprowadzić tam taki raport, śledztwo dziennikarskie o księciu właśnie z tego państwa, ponieważ nic ludzie o nim nie wiedzą, a jednak chcieliby poznać jakieś gorące smaczki z jego życia. No ale kiedy tam zostaje wysłana, okazuje się, że niczego się nie dowiaduje, tak jak reszta dziennikarzy, ale ona jednak jest trochę sprytniejsza i dostaje się właśnie do tego zamku. Ale jednak ludzie ją biorą za guwernantkę, która ma uczyć siostrę owego księcia. I słuchajcie, ona się za nią rzeczywiście podaje i zaczyna mieszkać w tym zamku. I problem w tym się pojawia, kiedy nagle ona zaczyna jakieś relacje nawiązywać z tym księciem i musi podjąć bardzo ważną decyzję, a mianowicie czy opublikować artykuł na jego temat, czy jednak zostawić wszystko dla siebie i skupić się w sumie na takiej sferze osobistej. Holiday.
Film, który przedstawia dwie kobiety, Iris i Amandę, które mieszkają po zupełnie różnej stronie kuli ziemskiej. Jedna mieszka w słonecznym Los Angeles, druga na takiej malutkiej angielskiej wiosce. Pod wpływem impulsu znajdują taką stronkę internetową, która angażuje zamianę domów i postanowią zamienić na czas świąt swoimi domami. Jedna przyjeżdża do drugiej i odnajduje to, czego się zupełnie nie spodziewały. Romans. Film idealny na święta, trochę babski, ale naprawdę piękny i wzruszający momentami. Świąteczny rycerz. Zaczęłam się zastanawiać, czy Vanessa Hudgens jest już taką typową aktorką Netflixa grającą w ich świątecznych filmach, ponieważ to już drugi rok z rzędu, kiedy właśnie w takim ona gra. A jaka jest fabuła tego filmu? Otóż rycerz z XIV wieku, który jakby chce się stać takim prawdziwym rycerzem, tak po prostu dla samego siebie, na magiczny sposób przenosi się do naszych czasów i poznaje tam dziewczynę, która w ogóle ona jakby może nie wierzy mu, że on jest tym rycerzem, ponieważ po prostu oni się spotykają w taki sposób, że ona go potrąca autem i potem bierze go do siebie, do domu, ponieważ myśli, że jest to po prostu mężczyzna, który stracił rozum i chce mu czymś pomóc. Wiadomo, że po jakimś czasie między nimi nawiązuje się jakaś chemia. Jak to się skończy, no to musicie się sami dowiedzieć, ale film jest bardzo przyjemny i jest na pewno coś, co bardzo miło jest obejrzeć podczas takich po prostu świątecznych seansów. I to wszystko, co dla Was przygotowałyśmy. Te świąteczne filmy, mam nadzieję, że Wam się spodobają. Co? Wszystkie filmy są dostępne na Netflixie, więc naprawdę nie trzeba nigdzie szukać. Nie trzeba. Więc to już na dzisiaj. Mamy nadzieję, że te filmy będziecie oglądać sobie przy kakałku z piankami i pod kocykiem w świąteczne dni. A teraz już będziemy się z Wami żegnać i pa pa! Pa!